No tak, cześć. Teraz mamy naszą tabelkę z poprzedniego odcinka, którą chciałbym troszeczkę ostylować w inny sposób i przy okazji pokazać, jak działają klasy. Otóż nie wiem, czy pamiętacie, ale w przypadku indyka wprowadziłem już coś takiego jak ID. Czyli, że konkretny znacznik ma swój ID i takie ID nie może się w ramach dokumentu powtarzać. I wtedy w CSS-ie mogłem ustawić, że ten konkretnie indyk ma taki konkretnie wygląd. Ale teraz na przykład w tabelce chciałbym, żeby co drugi wiersz miał inny kolor. Tak, żeby się mi nie zlewały, że na przykład były żółty i jakiś inny. Albo żółty i ciemny, żółty, jasny, żółty, jakiekolwiek inne kolory. I teraz mógłbym nadawać ID. No oczywiście, tylko że jeżeli będę miał 20 wierszy w tabelce, to będę miał 20 ID. Bo nie mogą się powtarzać, tak? Jeżeli będę miał 200 wierszy, to miałbym 200 ID i 200 ID w CSS-ie. No nie o to chodzi. Ale ja mogę sobie nadać coś w rodzaju ID, że to jest parzysty, to jest nieparzysty, parzysty, nieparzysty, parzysty, nieparzysty, parzysty, nieparzysty. I teraz takie powtarzające się ID, no już nie może być ID, jest to klasa. I teraz idę w takim razie najpierw do mojego HTML-a. No i tak, pierwszy wiersz to jest opis, tytuł. No więc tego nie będziemy na razie ruszać. Tutaj class równa się, no i to będzie numer 1, czyli nieparzysty. No nazwiemy np. Albo damy nieparzysty, żeby się Wam ładnie to czytało. Następny będzie parzysty. Nieparzysty i parzysty. No i mamy te klasy. I teraz te klasy idę do CSS-a i ustalę sobie tak, że td. Tu jest kropka, nie krzyżyk. W przypadku ID był krzyżyk, tu jest kropeczka. Kropka nieparzysty. Ma mieć background kolor, na przykład light gray, jasno-szary, a parzysty ma mieć kolor szary. Zobaczymy, czy to będzie widać. Tak, przepraszam, tu jest TR, a tu napisałem TD. TR i TR. O, widać. I teraz mam jeden jasno-szary, ciemno-szary, jasno-szary, ciemno-szary, tak? Więc te wiersze nakładają się na to żółte, dlatego że żółte było dla tabeli. Tak, tu miałem table i tu był ten yellow. A wiersze są wewnątrz tabeli, czyli zasłaniają żółta tabela, na niej nałożone są wiersze. Poprzednio nie miały ustawionego koloru, więc było przezroczyste. Przebijało to spod spodu ta żółta tabela. Natomiast teraz ustawiłem kolor i dla klasy nieparzysty jest to jasno-szary, dla klasy parzysty jest to szary po prostu, czyli ciemniejszy. No i w efekcie utrzymałem. No, nie za ładne, prawda? Ale jak mówię, ja nie jestem grafikiem. Wy dobierzcie sobie tutaj takie kolory, jakie chcecie. Ale pokazałem, jak działa klasa. Czyli klasa to jest takie jakby ID, ale przydzielone do większej liczby osób. Do większej liczby znaczników osób. Czy jest to jakieś tam klasy, nie? Prawda? W programowaniu, jeżeli ktoś oglądał filmy z Processinga, z C++, no to tam też są właśnie klasy. Czyli klasa to jest coś, taki jakiś wzorzec, dla wielu obiektów, dla wielu elementów. A ID to już jest konkretny element. No i w ten sposób ostylowałem sobie wygląd. No to co? Króciutki ten odcinek, ale myślę, że to możecie teraz poćwiczyć.
że możecie zaprenumerować ten kanał, jeżeli ktoś jeszcze nie prenumeruje. Koniecznie obowiązkowo kciuka w górę, bo dzięki temu YouTube reklamuje te filmy szerzej. A no, zapraszam też do podzielenia się filmami na innych jakichś swoich kanałach czy portalach. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!